stres, zmęczenie i zawirowanie w sferze łóżkowej z czasem się skończą. Rodzice muszą być cierpliwi i przede wszystkim rozmawiać po drobnych, jak i większych konfliktach. To można osiągnąć dzięki większej uważności na siebie w codziennym życiu, monitorowaniu swojego poziomu wycieńczenia, stresu, silnych emocji. A to właśnie te czynniki mogą powodować chęć odreagowania na partnerze. Dzięki temu, że będziemy świadomi swoich potrzeb, emocji, będzie nam łatwiej komunikować partnerowi, czego potrzebujemy, jak również samodzielnie o te potrzeby zadbać. Nie warto niczego robić na gorąco, ze względu na to, że te gorące, na już podejmowane decyzje zazwyczaj są błędne. Zatem, kiedy jesteśmy bardzo zdenerwowani na partnera, partnerkę, najlepiej odseparować się na chwilę, zastosować krótką technikę oddechową, a dopiero potem podjąć rozmowę i zastanowić się wspólnie nad wnioskami, działaniami, jak i rozwiązaniami. Pamiętajmy również o tym, że kryzys nie przekreśla uczuć, które łączą partnerów. Dalej są dla siebie najważniejsi. Istotne jest to, aby pogodzili się z ograniczonym czasem dla siebie, innych i nie próbowali na siłę prowadzić takiego życia jak dotychczas. Ono już nie wróci i im szybciej rodzice się z tym pogodzą, tym będzie im łatwiej.